witajcie w czwartym dniu naszego magicznego Vlogmas. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić woreczek na pogodne myśli. Jeżeli jesteście osobami smutnymi, troszeczkę marudnymi, malkontenckimi, to właśnie taki woreczek będzie dla Was. Co będzie potrzebne? Zapalona przed rytuałem świeca ołtarzowa, niebieska świeca, niebieski materiał, bądź tak jak ja mam tutaj, niebieska bibuła, czerwona nić, lawenda i mięta suszona oraz małe kartoniki i mazak. I słuchajcie, zapalacie swoją świecę ołtarzową, tak żeby wyczyściła przestrzeń, żeby dała możliwość wygonienia wszystkich złych energii z miejsca działań. Jak już ta świeca płonie, na niebieskiej świecy szpilką bądź igłą, ja mam tutaj gwóźdź rytualny, wyrywamy swoje imię, czyli u mnie byłoby Joanna, tak? I to nie musi być ładne, to musi być po prostu wyryte. I zapalamy tę świecę, z przygotowanych ziół bierzemy po szczypcie i dosypujemy do miejsca palenia się świec. O. I teraz tak, mamy materiał na nasz woreczek. Mamy nasze kartoniki, na których rysujemy symbole żywiołów. Czyli ja zacznę może od żywiołu ognia, żywioł powietrza, żywioł wody i żywioł ziemi. Tak. Jak mamy te symbole żywiołów, wkładamy je do naszego woreczka. Możecie ten woreczek zszyć czerwoną nitką, potem, przedtem, albo możecie tak jak ja zawiązać. Wrzucamy symbole żywiołów i wrzucamy po szczypcie wcześniej przygotowanych ziół. Czyli zioła mięta i zioła lawendy. Mięta ochroni nas przed wąpierzami energetycznymi, a lawenda da uspokojenie, oczyszczenie, wzmocnienie i wszelkiego rodzaju prosperity. Także ja tutaj użyję wszystkich ziół. Przygotuję sobie czerwoną niteczkę. Pamiętajcie, by materia była niebieska, a nitka do materii czerwona. I zszywamy bądź składamy taki woreczek. Możecie jeszcze na woreczku wyszyć runę Algis, która będzie runą ochronną. Ja sobie robię taki maleńki woreczek. Obkręcę i obwiążę go po trzykroć czerwoną nitką. Zazwyczaj się stosuje wiązanie na trzy supełki. Jak będziecie mieli uszyty woreczek, to możecie sobie zrobić takie dyndadełka i te dyndadełka związać trzykrotnie. Proszę bardzo. I trzymając nasz woreczek w dłoniach, mówimy: lawendo i mięto, moją własne zmieszane dłonią, dla mojego spokoju działajcie. Strzeżcie mnie w dzień i w nocy. Moje bezpieczeństwo pomnażajcie. Zapalonej niebieskiej świecy pozwalacie wypalić się do końca, a po skończonym rytuale świecę powierzacie żywiołom, czyli możecie ją zakopać, natomiast woreczek stawiacie sobie w miejscu, w którym śpicie, tuż przy łóżku. Możecie zrobić woreczek dla siebie, dla swoich bliskich, dla osób, które lubicie, którym dobrze życzycie, które chcecie ochronić i obronić, szczególnie podczas tak newralgicznego momentu, jakim jest sen.
I to tyle, moi kochani. Prosty rytuał magiczny. Niekoniecznie trzeba, jak widzicie, wzywać żywioły, otwierać kręgi, a również magicznie można zadziałać. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych cudownych świątecznych rytuałach. Do zobaczenia. Pa, pa.